Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa na wycieczkę. Ja, mój chłopak i mój beret. Podoba Ci się mój beret? Tak. Już wiecie, czy mu się podoba. Wspierania lokalnego gastro. Zobaczcie, co mamy. Ja jaram się bardzo tymi opakowaniami. Popatrzcie na to. Cyk, cyk. I proszę bardzo. Dzień dobry, panie burgerku. Tam dla was renderuję film. Tutaj mamy kolację. Wróciliśmy ze spaceru. Tak, dobrze słyszycie. Wyjechaliśmy po śniadaniu, a mamy kolację. Trochę nam długo zeszło z tym spacerkiem, ale było super. Także zabieramy się za kolację. Życzę smacznego. Dzień dobry bardzo, nowy dzień, nowy filmik. Coś ostatnio nie udało mi się za wiele ponagrywać w weekend, zatem przychodzę w nowym tygodniu. Słuchajcie, właśnie odebrałam paczkę i to jest kolagen. Kolagen, który polecała Coco. Ja wcześniej brałam inne suplementy, które niekoniecznie u mnie się sprawdziły. Na szczęście u mojego chłopaka spoko. No ale właśnie zamówiłam już taki, wiecie, czysty kolagen z największą możliwą dawką. I tutaj mamy... proszę, kod rabatowy mamy. No ale tu mamy kolagen Gold i tu jest dla kobiet, dla mężczyzn, dla sportowców, dla osób starszych. I ja nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na tej opcji. Także od dzisiaj od razu rozpoczynam picie kolagenu, bo muszę niestety. Dobra, jak to rozpakować? Zaraz to jakoś rozpakuję. O, proszę bardzo. Aha, dobrze, także... mój kolagenik na ten miesiąc i pamiętajcie, że jeśli chcecie pić kolagen, to taka, wiecie, prawdziwa kuracja, która ma przynieść jakikolwiek efekt, musi trwać 3 miesiące, także ja rozpoczynam dzisiaj i bardzo czekam na efekty. Także proszę bardzo, tak wygląda buteleczka szklana. No i dobra, zaraz próbujemy. Słuchajcie, piękny kadr, wiem, ale ja na punkcie prania mam małego hopla. W zasadzie na punkcie zapachu. I słuchajcie, ostatnio pokazywałam wam, że kupiłam w sklepie z chemią niemiecką taki płyn Ariel do kolorów i taki płyn do płukania z misiuniem. I powiem wam szczerze, to jest moje pierwsze pranie w tych produktach i czuję ogromną różnicę. Otworzyłam pralkę i to tak mega mocno pachnie, także jestem pozytywnie zaskoczona. Oczywiście, że dam znać, jak to dalej będzie, w ogóle czy ten zapach się będzie utrzymywał, ale intensywność jest naprawdę nieporównywalna, także w ogóle jestem ciekawa, czego wy używacie do prania, czy na przykład proszku, czy kapsułek, czy właśnie płynu, ja jakoś najbardziej lubię płyn, no i jaki jest wasz ulubiony płyn do płukania. Ja mam na tym punkcie Fisia. Kiedyś uwielbiałam Cocolino. Na ten moment chyba nie mam ulubionych. Przez wiele lat używałam Lenora, a teraz ten mi bardzo, bardzo przypadł do gustu. Bardzo fajnie pachnie, wiecie, tak, na świeżym pranie. No myślę, że czas najwyższy posprzątać ten bałagan w butach i zobaczyć, czy i czego potrzebuję na jesień. Na pewno czarnych bodków nie planuję w tym roku kupić, no ale mam swoje przemyślenia, jeśli chodzi o moje buty. Tutaj na razie widzicie takie jesienne, nie ma tutaj zimowych ocieplanych, no bo uważam, że na razie jeszcze bez sensu, żeby były. Bułka robi przegląd, trzeba by na pewno wszystko dobrze poukładałam, no ale jednak, tak jak się spodziewałam, potrzebuję jednak
jednej pary butów. Bułka, wszystko tam? Dobrze poukładane? No powiem wam, że w kwestii butów mam kilka przemyśleń. Jak widzieliście tam na takich szybkich przebitkach, posprzątałam. Schowałam wszystkie letnie buty daleko i wysoko, bo wiadomo, nie będę z nich korzystać. Wyjęłam te jesienne, te zimowe już postawiłam bliżej. W zasadzie zimowych mam dwie pary, więc jakby no nie ma tutaj szaleństwa. No ale te jesienne wystawiłam już bliżej, zobaczyłam w jakim są stanie i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że standardowo naszło mnie na przemyślenia, że czarne botki, czy to na obcasie, czy to płaskie, kupię chyba sobie dopiero za 20 lat. A tak serio, mam dwie pary płaskich botków czarnych i na obcasie chyba trzy pary. Słuchajcie, do tego mam czarne płaskie kozaki, czarne kozaki na obcasie i do tego beżowe botki. I powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o takie buty bardziej wyjściowe, to totalnie mi to wystarcza. Absolutnie nie potrzebuję niczego nowego, ponieważ no, tych wyjść wiadomo teraz jest mniej. To po pierwsze, a po drugie, no mam buty, więc nie zamierzam tutaj na siłę czegoś szukać, kupować i wiecie, przeglądać ofert sklepów, żeby mnie nie daj Boże coś skusiło. Sorry, że się tak wiercę, ale jakoś nie mogę sobie miejsca znaleźć. No i mam jeszcze konwersy. I słuchajcie, po ostatnim spacerze stwierdziłam, że konwersy no są już za cienkie, są wiecie, za płaskie i jednak stopa jest za bardzo odkryta. I stwierdziłam, że dopiero jak zrobię porządek w ciuchach, w butach jesiennych, to zobaczę, czy i czego mi brak. I powiem wam szczerze, że to jest to, z czym ja się nosiłam właśnie już jakiś czas, że ja potrzebuję butów, potrzebuję, chcę kupić, bo nie potrzebuję, bo mam w czym chodzić, ale chciałabym kupić sobie buty takie bardziej sportowe, bardziej codzienne. Wiecie, ja nie chodzę teraz jeszcze do biura i chciałabym coś takiego, co fajnie wygląda z mom jeans, co fajnie wygląda ze zwykłymi rurkami, no niekoniecznie z sukienkami czy eleganckimi płaszczami i powiem wam, że ja takich butów nie mam. No mam te botki czarne, tylko mi się nie podoba, jak to wygląda z mom jeans. Dla mnie do mom jeans pasują fajnie, najfajniej właśnie takie sportowe buty i będę się rozglądać z jakimiś takimi, nie wiem, może bardziej zabudowanymi adidasami, z jakąś taką grubszą podeszwą. Znalazłam jedne fajne, ale pokazałam chłopakowi, mnie wkurzył. To nie były adidasy, to były takie jakby płaskie botki beżowe z takim futerkiem z przodu i on, słuchajcie, powiedział, że jeśli buty byłyby samochodami, to te byłyby Multiplu. Wrzucałam wam to na Insta i co najgorsze, większość, wszyscy się z nim zgodzili, że te buty są paskudne. A mi się właśnie podobały, bo wiecie, są totalnie inne. I ja bym je kupiła, gdyby nie fakt, że ja, jak widzicie, zazwyczaj stawiam na takie uniwersalne rzeczy, które mogę łączyć z większością ubrań czy dodatków, jakie posiadam. No i to tamte totalnie takie nie były. Nawet nie wiem, do jakich spodni bym je mogła założyć, żeby wyglądały dobrze, więc no wiecie. Więc no, odpadły od razu, ale właśnie będę szukać jakichś takich bardziej zabudowanych adidasów, sama nie wiem czego, może chciałabym, podoba mi się jak dziewczyny noszą trapery, z tym, że ja mam dość krótkie i dość masywne nogi i to nie wyglądałoby u mnie dobrze, więc trapery sobie raczej od razu odpuszczę. No, także będę szukać jakichś bardziej zabudowanych adidasów, bo nie ukrywam, że takowe by mi się przydały, no bo wiecie, w konwersach jest już trochę za zimno i... I takie moje przemyślenia na temat butów. Jestem ciekawa, jak to jest u was. Czy macie, wiecie, milion par butów i kolejne nowe są potrzebne, czy raczej tak na spokojnie, z dystansem? Ja myślę, że ja mam takie podejście, że wiecie, kupuję faktycznie buty takie, w których chodzę, które mi się podobają i pasują do wielu rzeczy. Oczywiście, że mam jakieś tam szpilki, które nakładam raz w roku albo i nie, tak jak w tym roku. Chyba nawet ich nie nałożyłam, więc wiecie, no... też mam takie buty, natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o te kwestie, to mam bardziej takie rozsądne podejście. Nie chcę szaleć. Po pierwsze, nie chcę, żeby mi to, wiecie, stało wszystko w szafie. Teraz i tak wychodzę mniej, a poza tym mnie taki zbyt duży wybór przytłacza. Ja nie lubię mieć zbyt dużego wyboru, bo później to u mnie generuje właśnie problem taki, że nie wiem, co mam wybrać, to w końcu to może zmienię całość do butów. Zresztą ja ze wszystkim tak mam, więc tak to u mnie wygląda, no ale właśnie będę rozglądać się za czymś takim bardziej konkretnym. A wydaje mi się, że wiecie, takie jakieś fajne sportowe buty,
do tego mam jeans, sweter i nawet elegancki płaszcz i moim zdaniem to można fajnie ograć, to może fajnie wyglądać, więc co? Myślę, że fajnie by było, gdybym powiedziała w następnym filmiku, że mam buty idealne, ale szczerze wątpię, że tak się będzie działo, bo jeśli chodzi o mnie i o buty, to jestem dość mocno wybredna i ja wybieram takie buty. O, wiecie, kiedy zamówiłam z zamkniętymi oczami, wiedziałam, że będą dobre? Jak to były Konwersy. Po prostu kupiłam kolejną parę, bo poprzednią zniszczył czas i trochę też ja. Także, a każde inne buty zamawiam tak bardziej na próbę, żeby zobaczyć i najwyżej odeślę. I zazwyczaj buty kupuję na eObuwie, bo bardzo podoba mi się to, że tam jest duży wybór i bardzo mi się podoba sposób, w jaki mogę sobie wszystko wyfiltrować. Także, co, chyba idę filtrować. No. Dobra, dobra, to tyle. To tyle chciałam powiedzieć, wiecie, żeby nie przedłużać. Dajcie znać, jak jest u Was z butami. Czy macie dużo, za dużo i potrzebujecie jeszcze, czy raczej tak racjonalnie, ale też nie za mało. A w ogóle, słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać. Przyszły te moje bransoletki z kamieniami, ale ja nie o bransoletkach. Zobaczcie, nadal nie mam hybryd. Jak zamówiłam tamtą opaskę na zegarek, panterkę, to zamówiłam sobie też w tamtym czasie taką złotą. I proszę bardzo, teraz założyłam i tak jest. Może nie pasuje do końca ten odcień do tego, ale bardziej biżuteryjnie to wygląda i na razie podoba mi się taki efekt. Oczywiście AliExpress, nie będę tego linkować, bo tego jest mnóstwo, także proszę bardzo, jak ktoś ma taki zegarek, czasem fajnie go odpimpować, bo wiecie, to zmienia zupełnie. No nie ukrywam, że mi się go trochę teraz lepiej nosi, bo mi się bardziej wizualnie podoba. No i wygląda tak właśnie biżuteryjnie, także całkiem spoko, co? A ja, słuchajcie, postanowiłam poskładać swoje domki do kalendarza adwentowego, także chcę je, wiecie, już przygotować, wszystkie poskładać, podoczepiać im numerki, no i tutaj zostaną tylko te torebeczki na prezenty i włożenie ich do domków. Słuchajcie, jak zdałam prawko, dostałam od swojego chłopaka mój wtedy wymarzony samochód. Niestety nie zmieszczę się do niego, ale tutaj mamy panią, która... No. Bułka gania i zbiera. Przypominam tylko, że... Krzowy, bo jesteśmy dorośli. Tak się boję na 20%, słuchajcie. O Jezu. Robię właśnie kolację i stwierdziłam, że to, mam dla Was takiego newsa, że to zasługuje na uwiecznienie tego po prostu we vlogu. Zobaczcie, co Lidl oczywiście wprowadził. Rukola. I nareszcie jest... No, jeszcze tego nie otwierałam, ale nareszcie jest takie wielorazowe otwarcie, że wiecie, nie musicie później ręcznikami papierowymi namoczonymi tego obkładać, także ogromny szacun, bardzo doceniam i bardzo się cieszę, także zabieram się za kolację. You'll be gone, no.